To nie jest clickbait. Będę miał farbowane włosy, ale dopiero później, gdzieś tam z biegiem dnia, nie wiemy dokładnie kiedy, ale wtedy będę miał farbowane włosy i zostaniecie zaskoczeni kolorem. Sam zostałem zaskoczony kolorem. Ale... Chociaż sam go wybrał. Tak, sam go wybrałem, ale dobra, koniec gadania na ten temat. Byłem w warzywniaku i co chciałem powiedzieć, żebyście częściej chodzili do warzywniaków i tych takich osiedlowych sklepików, bo raz, że oni przynajmniej przywiązują uwagę do jakości tych swoich produktów, a dwa, wspieracie lokalnych małych przedsiębiorców, a to jest najważniejsze. Zobaczcie, takie piękne, śliczne, ładne i cudowne i smakowite truskawki, które już się kończą. A wiecie dlaczego? Dałem wam teraz kolejny powód do narzekania, jak jest gorąco. Przez to, że w ogóle nie pada deszcz i jest taka susza, to truskawki już powoli wymierają. Mamy zamiar teraz jechać do Rossmana, w ogóle wyglądam strasznie plażowo, ale zobaczcie na to. No przecież to... Ja myłem auto... parę dni temu, z 3 dni temu i zobaczcie jaka sraka, nie wiem jak to w ogóle nazwać, taka potężna bomba, zrzut jakiś odrzutowca tutaj był, nie mam pojęcia jak to się stało, tutaj już nigdy więcej nie stanę autem, nigdy. Jezu. A jak mówiłem, idziemy do Rossmana i taki lekki spoiler, bo musimy rozjaśnić moje włosy, bo na ten kolor mam za ciemne, więc szukamy rozjaśniacza i potem dowiecie się dopiero jaki kolor. Dobra, mamy rozjaśniacz, reprezentuję tą ładną panią tutaj. O, tak wygląda. Nie, tak moje włosy nie będą wyglądały, będą wyglądały lepiej. Podmianka, bierzemy tą panią, bo ta pani jest w stanie rozjaśnić mi włosy do 7 tonów, a tamta tylko do 4-5, więc bierzemy to. Dobra, wszystko co jest potrzebne zostało kupione do przemalowania mnie, ale zanim to nastąpi, postanowiłem przyjechać na myjnię, bo po prostu jestem tak zdenerwowany, tak rozgoryczony tym syfem tutaj, że po prostu nie mogłem wytrzymać, musiałem przyjechać tutaj i będziemy teraz myć wspólnie autko. A wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że te gówno nie chce zejść. Serio? Nie chce. Faktycznie, nie chce zejść. Masakra. I zgubiliśmy kluczyki do auta, nie mamy pojęcia gdzie są. Szukamy. No. Ale nie wiemy. Gdzieś szukamy, muszą ale być, wiemy. Ale... Owszem, gdzieś muszą być, weź wstań może. Nie mogę. O, są! To pod tobą? Tak, były pode mną. O dziwo, no proszę. Kurde no. Zabieraj to. Ja pierdzielę okcia. No to nie moja wina. O. Baton się całkiem rozbudził i Kapi go podniósł, a to jest taka płynna czokolada i wylała się na pół. I co, włożysz teraz tutaj, żeby się wylała? No a gdzie mam to włożyć, żeby się mam seflać? O, na przykład, tam trzymaj w ręce. O, mamo. Idziemy do domu cię farbować, już nie narzekaj, bo tego nie zrobię. Oby. Ej! Jak widać na załączonym obrazku za mną, steleportowaliśmy się do domu. Nie udało się do końca obmyć auta, niestety. Wydaliśmy wszystkie drobniaki, jakie mieliśmy. Około 2 dych poszło na to, żeby to coś zmyć, ale nie do końca się udało, bo to strasznie mocno przywarło, mimo że to była tak naprawdę jedna noc, bo wczoraj jak parkowałem, tego nie było, dzisiaj rano już jest. W każdym razie, no, zostało. Będę musiał to domyć jeszcze później prawdopodobnie, ale to już chyba ręcznie. A Okcia z tyłu przygotowuje wywar na rozjaśnianie moich włosów. Ale nadal jeszcze wam nie powiem, jaki to będzie kolor. Pani fryzjerko, czy taki to będzie kolor? Mhm. Wcale, że nie. Inny. Tak szybko się nie dowiecie. Na końcu vloga będzie, możecie już przewinąć. Nie zakładasz lateksowych takich rękawic? Żeby się nie uczuliło, bo niestety ten rozjaśniacz ma w sobie praktycznie wszystko to, co okcie uczula, więc... Na razie nie, jak będę ci nakładać. Dobra. Ale nie mogę się doczekać tego obiadu. Dobra, jesteśmy gotowi. Jesteśmy u fryzjerki aktualnie. Tylko Kapi nie może się zdecydować, czy chce tylko na tej dłuższej części włosów, czy po całości. Ale ja myślę, że najpierw ewentualnie zrobimy tu, a jak będziesz chciał, to więcej wtedy. Dobra, to najpierw, no ja też jestem za tym, żeby na razie było tutaj, więc... Więc tak, będę miał kilkukolorowe włosy. Będę miał cueva ombre. I nie mam żadnego profesjonalnego pędzelka, więc muszę mu to nakładać plastikowym widelcem. Oj, sotki. Dobra. Siadaj. Siadam. Jest nie wiem, jak się to zgarbić zrobić. Bardziej? Tam jest napisane, że ma nie dotykać bezpośrednio skóry, więc nie wiem. Najwyżej ci spalę skórę trochę. No i lubię tak dawać. Nie wiem, co robię! Nie boisz się, że ci zniszczę włosy? Nie. Och, ale to daje.
zawsze marzyłem, żeby się ogolić na zero, więc prawdopodobnie potem trzeba będzie to zrobić. Zdania się spełniają. I żeby nie było, to znaczy ja wpadłam na ten pomysł z farbowaniem, ale to nie jest tak, że ja zmusiłam do tego Kacpra. Nie, 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 ja przyklepałem tą decyzję od razu. Mówię, czemu farbowanie? Tak! Kapi chciał. Chciał i właśnie mówił, że całe życie chciał mieć taki kolor włosów, jaki mu właśnie dzisiaj zrobimy. A przynajmniej spróbujemy taki zrobić. Bo... Właśnie, spróbujemy. Jaki wyjdzie, nie wiadomo. Bo ja nie wiem właśnie, gdzie mam ci zrobić granicę, bo ty tutaj, wiesz, nie masz także ścięte, nie? No to zrób tak, jakby były ścięte, tak gdzieś dotąd. No staram się. Proszę pani, proszę zrobić tak, jak pani uważa, to pani jest profesjonalną z fryzjerką, nie ja. Chciałabym. Chciałabym sobie wtedy włosy robiła, nie chodziła i... Jak ja wyglądam? O! A Kapi zgodził się też na to tylko dlatego, że już nie chodzi na zajęcia i nikt go nie będzie musiał w tym widzieć. Ale mam jeszcze dwa egzaminy co nadszło, więc na egzamin mam nadzieję, że przyjdę w takiej fryzurze. Chyba, że się zdążysz ogolić. Chyba, że będę musiał się opitolić na zero już jutro. I co, i to potem ma zostać na głowie? No. Na jaki czas? No, zobaczymy, jak się będzie bardzo rozjaśniać. Jest na przykład 20 minut, to tak schodzi o 4 tony. Mhm. 40 minut, no to o te 7. Ale ja już widzę, że ty masz rozjaśnione, nie? Więc wydaje mi się, że nie trzeba będzie na długo zostawiać. Już mam rozjaśnione, mówisz? No. Tak to jest, jak nigdy nie farbowałem włosów. Nie! Wróć! Raz farbowałem, miałem chyba z 13 lat i miałem zrobione włosy na blond. Dobra, mam wrażenie, że wszędzie, gdzie mogłam, to nałożyłam. Znaczy dostałam praktycznie wszędzie, ewentualnie tak nie na same, nie przy samej nasadzie, ale myślę, że to tak da dobry efekt taki. Będziemy takie ciemniejsze i później ten kolor. Więc widzimy się za jakieś 20 minut. Elo! Dobra, Kapi ma już żółtko na głowie, teraz czas to zmyć. Wow! Fajnie i widzimy się zaraz. Dobra, wiem, że mamy tragicznie brudne lustro, ale to jest teraz nieistotne. Kapi właśnie zobaczy siebie. Jeszcze nie patrzę. Ja już widziałam, po prostu sikam. Ogólnie to nie jest jeszcze kolor, nie. To jest rozjaśnienie. Tak, musieliśmy rozjaśnić, żeby nałożyć ten kolor. Dobra, odwracam się. To także jest? No. Co tu się dzieje? Tak wyglądam. Ja mam nadzieję, że ten kolor to pokryje. Nice! Ale powiem ci, że... Ale to jak zobaczysz, jak równo zrobiłam to, widzisz? Tak normalnie cały twój rokezik złapałam. No! Ale z tym kolorem... Jakby ten kolor złapał, to by było super. Ale fajnie by cię wyglądał. Yes! Jakie żółtko, nie? No, trochę tak. Tylko, że ogólnie nie jest źle, ale jeżeli... Nie wiem, jakoś tak jak są rzadziej te włosy, ja mam trochę za gęste włosy, ale jak są rzadko, to wygląda fajnie. Ale jak są gęsto, to, to wygląda pomarańcz taki. To wygląda jakbyś w ogóle był łysy tutaj. No, trochę no, jakbyś no, nie miał no. włosów. Tak. A ma Kapi, tu jest dowód. Mam włosy, mam. Jeszcze nie mam placka. Jeszcze nie. No, dobra, fajnie. Musimy poczekać aż wyschną tak. I nakładamy kolor. Dobra, mam gotowy wywar już tutaj. To nadal nie jest ten kolor. Zaraz zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie, bo naprawdę jesteśmy oboje przerażeni. No siadam, właśnie, może siadam powiemy, na fotel. Może powiemy, jaki kolor ma wyjść. Mamy w planach, żeby wyszedł. Nie, jak ten. Jak wyjdzie, to będzie, tak. A jak nie, to powiemy, jaki tak. miał wyjść. No, dobra, no, okej. Okay. No. Dobra. To zaczynamy nakładanie. Jesteś Let's gotowy? Go. Nie do końca, aczkolwiek dawaj. Raz się żyje. No, pewnie. Będziemy bardziej doświadczeni już na przyszłość. Następnym razem nam wyjdzie, jak teraz nie wyjdzie. Jeszcze raz mi dasz zrobić coś takiego? Zobaczymy, jaka tragedia będzie na koniec. No właśnie. No i mamy nadzieję, że ten kolor tej farby teraz nie odzwierciedla tego, co ma wyjść. No. To nie o to nam chodzi. Też mam nadzieję, że to nie będzie granatowy. Chciałem troszkę bardziej stonowany kolor, nie granatowy. I niech tutaj wszystkie fryzjerki, które nas oglądają, niech się nie czepiają. My wiemy, że jesteśmy w to beznadziejnie, ale życie jest zbyt krótkie. Dobrze się bawimy teraz. No chociaż teraz, za 5 minut już nie będę taki zadowolony. U, ale fajny kolor. Taki byś chciał? Nie. Wolałbym inny, pani fryzjerko. Zobaczymy, to da się zrobić. Dobra, myślę, że wystarczy tak? I najwyżej, jeszcze jest ta farba, więc najwyżej położymy. Tobie szybko włosy wysychają, więc myślę, że tej farbie się nic nie stanie.
sami nie wiemy, jaki chcemy efekt uzyskać, więc Kapi... Znaczy, domyślamy się, jaki chcemy, aczkolwiek nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Jak intensywny, o. I jest powiedziane, że pastelowy tak do 5 minut, a taki intensywniejszy do pół godziny. Tak. Więc zostawiamy pastelowy na razie, Kapi spłukuje. Jeżeli będziemy chcieli ciemniejszy, to nałożymy, więcej. I zostawimy na dłużej. Yeah, dawaj! Ja wam jeszcze Kapiego nie pokażę, ale już wiemy, że musimy poprawić, bo albo zostawiliśmy na zbyt krótko, albo źle nałożyłam, chociaż mam wrażenie, że dobrze nałożyłam. Nie, za krótko trzymaliśmy. Więc... Trochę dłużej musimy trzymać po prostu. Ale widać, że już coś tam złapało. Tak, dłużej musimy. Już ten kolor się trochę zmienił, więc dobra, jeszcze raz, od nowa. Dobra, my już skończyliśmy. Zrobiliśmy dwie dodatkowe tury nakładania tej farby, bo... Ogólnie całą żeśmy zużyli. Tak, zużyliśmy całą i... Kapiemu już widać efekt, ale to nie jest efekt, który chcemy, więc jedziemy po zakupy i jeszcze po tą farbę i będziemy dokańczać i dopiero wtedy zobaczycie Kacpra. No cały dzień farbowania, masakra jakaś, ale no super, jak to wyjdzie tak całe, to mi się to mega podoba. No, tylko jeszcze właśnie w niektórych miejscach jest tak, znaczy z tyłu widać ten żółty kolor jakby po rozjaśnianiu i tylko końcówki tak złapały całkiem ten kolor, który chcieliśmy. A resztę jeszcze może trzeba. Akurat taki grzybyczek kupimy, będziesz miała łatwiej, o, żeby no, ten... możemy, jak będziemy pamiętać. No. Okej, okay, my już zafarbowaliśmy Kacpra, zjedliśmy obiad, byliśmy na zakupach, zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, a teraz idziemy do parku Cytadela, pojeździć sobie na hulajnodze i na desce i Kapi wam się zaraz pokaże, więc uwaga, kto jest gotowy na to? Kto jest gotowy? Dobra, to teraz dawać oceny. Oceny tego oto fryzjera. Moim zdaniem jest naprawdę 10 na 10. Tak, tak wygląda Kapi i ja tutaj jeszcze powiem, że tutaj po bokach, tak, jesteśmy świadomi, widzimy to, jest trochę jakby tego blondu, który był, ale ja się zorientowałam, że ten blond tworzy się na normalnych włosach Kacpra, po tym jak ja mu kładłam tą farbę, która miała mu robić te srebrne właśnie, włosy. Tak. Właśnie, plan był na srebrne włosy, właśnie mówiliśmy. Plan był na srebrne włosy i moim zdaniem całkiem wyszło. No, mi się podoba, nie wiem jak wam, tylko proszę bez takich negatywnych komentarzy, że po co sobie coś takiego zrobił, bla, bla, bla. Pamiętajmy wszyscy, że życie jest krótkie i trzeba korzystać i robić sobie takie rzeczy. Ale nie zakrywaj sobie twarzy, jak mówisz do ten. I trzeba korzystać z takich rzeczy, jak można. Zresztą Kapi jest chłopakiem i może w każdej chwili to wszystko ściąć. Znowu. Bateria nam pada. Zobaczymy się w domu na pewno. Trafiliśmy do domu i tak właśnie prezentuje się moja super fryzurka przy sztucznym świetle, bo już jest ciemno. Ale w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to, że najwyższy czas, żeby usiąść i odpocząć przy kąpie, ogdzie teraz coś tam sobie ogląda też na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, czy siedzi na fejsie. Cały dzień farbowaliśmy włosy i teraz dopiero mamy możliwość jakby jako takiego odpoczynku. Nie no, ogcia to ma ze mną luksus po prostu, no po prostu luksus. Wystarczy jedno hasło po 22, oj bym wyostrzył, ale trudno, będziesz nieostra, proszę. Wystarczy jedno hasło po 22, głodna. I już dostaję kanapeczki. Yay! Thank you. No problem, ale możesz teraz tutaj na swoje łoże się uwalić. Nie. A ja będę dalej teraz robił to, co robiłem, zanim Oksia mnie wyrwała z tego, czyli tutaj coś kombinował, a nie mówiłem wam, albo część z was może już zauważyła, nie będę tego dokładnie pokazywał, ale tutaj coś mi wyszło, jakby między płatami wąsów. Jakby tego nie nazwać, tutaj pod przegrodą nosową. Jest to zimno. Zimno, które wyszło mi w lato i naprawdę nie mam pojęcia, myślałem... Oj, w ogóle chyba nie ostry byłem. W ogóle myślałem, że już sobie poradziłem z tym jako tako, bo dłuższego czasu nie miałem zimna, ale znowu mi wyskoczyło i kompletnie nie wiem, jaki jest powód tego, że mi wyskoczyło, bo ani nie przewiałem się, zresztą jest potężnie gorąco, więc nie wiem, może to jakoś... Całował się z kimś! Może to nie jest zimno, tylko ciepło, ja nie wiem. I nie, nie całowałem się. Ty się cieszę, że na ciebie nie przeszło. Jeszcze. Nie wiem, czy możecie to zauważyć, usłyszeć i tak dalej, ale jest w końcu burza, moja ulubiona. Moja ulubiona.
pominimy ten syf za mną, ale w każdym razie dziękujemy za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się jako tako podobał. Jak nie, to trudno. A jak tak, to super, możecie dać kciuka albo kciuka w dół, jak się też nie podobał. I mam nadzieję, że widzimy się za dwa dni, chociaż nie wiemy, jak będzie wyglądało nasze nagrywanie podczas sesji. Będziemy się starać, ale nie wiemy, jak to wyjdzie. Więc dzięki i do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo. Yo! Ale mam placka na głowie, jakbym jakiś patelnią strzelił.